Zupełnie inaczej niż z operatorami sprawa będzie się miała, kiedy spojrzymy na zupełnie inny zawód, zupełnie inną profesję filmową, której przedstawiciele wbrew pozorom wydawałoby nam się są zdecydowanie bardziej znani niż operatorzy. Mowa tu oczywiście o reżyserach. No i teraz gdybyśmy mieli się przyjrzeć takim najbardziej znanym nazwiskom, takim osobom, które wydawałoby się powinny być bardzo znane i popularne na świecie, no to zobaczmy, jakby to wyglądało. Z całą pewnością musielibyśmy w tym kontekście wspomnieć Romana Polańskiego, którego zresztą kadry z filmów widzimy na slajdzie. Zapewne co najmniej jeden z tych filmów Państwo rozpoznają. Myślę, że jest to ten po lewej stronie, kiedy patrzymy na ekran, czyli film Pianista. Natomiast zwykle, kiedy pokazuję studentom ten slajd, to już z rozpoznaniem dwóch pozostałych filmów jest lekki problem. Ciekawa jestem, czy Wy zgadliście to, co to są za filmy. Ten film u góry to oczywiście Autor widmo, natomiast ten film na dole to taki starszy film w reżyserii Romana Polańskiego, czyli Frantic. No i teraz, jeśli chodzi o Romana Polańskiego, jest to zwykle w Polsce tak, że my wyobrażamy sobie, że to człowiek, który zrobił na świecie ogromną, ogromną karierę. My Polacy, kiedy myślimy, zrobił na świecie ogromną karierę, to myślimy przede wszystkim o tym, że zrobił ją za oceanem, czyli w Stanach Zjednoczonych. To jest jednak ciągle kraj, który właśnie kojarzy nam się jakoś tak, jeśli wielki sukces, to tylko tam. Oczywiście niezaprzeczalnym faktem jest to, że Roman Polański jest niezwykle popularnym i cenionym reżyserem w Europie. Choć oczywiście, jeśli chodzi o to docenienie, wszyscy śledzimy różne doniesienia medialne i zdajemy sobie sprawę, że w ostatnim czasie nie jest to już tak oczywiste i tak proste, ale do tego zaraz wrócimy. Natomiast jeśli chodzi o tą właśnie popularność za oceanem, to muszę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę dwoma filmami, którymi Roman Polański osiągnął wielki sukces amerykański, były dwa bardzo stare jego filmy. Mianowicie był to film Dziecko Rozmary z 1983 roku i film Chinatown. W roli głównej w tym filmie możemy zobaczyć Jacka Nicholsona. To były dwa takie filmy, które spopularyzowały nazwisko Polańskiego w Stanach, natomiast wszystkie jego pozostałe filmy już nie przeszły takim głośnym echem w amerykańskich kinach. Zresztą choćby ten Autor widmo, na zdjęcie którego patrzyliśmy przed chwilą, to film, który w Stanach trafił prosto do dystrybucji DVD, nigdy nie pojawił się na ekranach kin, a w Polsce świecił ogromne triumfy, no bo właśnie Polak wyreżyserował film ze znanymi amerykańskimi aktorami. Ja nie ukrywam, że gdybym miała Państwu w tej chwili polecić mój ulubiony film Romana Polańskiego, to chyba z całą pewnością byłaby to Rzeź, czyli jeden z tych nowszych filmów, choć jestem fascynatką horroru, więc Dziecko Rozmary też jest takim filmem, który uważam, że każdy powinien w życiu zobaczyć. Pamiętajmy, że Dziecko Rozmary nazywane jest pierwszym horrorem satanistycznym w historii. No i tak właściwie, gdybyśmy się przyjrzeli obrazom czy elementom, które skonstruował w swoim wizualnym i muzycznym, które skonstruował w swoim filmie Polański, musielibyśmy przyznać, że wszystkie filmy związane z diabłem, które widzieliśmy później, w jakiś sposób do tego Dziecka Rozmary nawiązują. Mam wrażenie, że jest to tak, że współcześnie już właściwie nie każdy reżyser i nie każdy autor horrorów zdaje sobie sprawę, do czego nawiązuje i że nawiązuje do filmu Polańskiego z 1983 roku, a jednak właśnie w każdym filmie związanym z postacią szatana te klisze stworzone przez Polańskiego na pewno się znajdą. Nice. Sleep is what you need. Good night's sleep. You better go down below, miss.
written for the screen and directed by Roman Polanski, from the best-selling novel by Ira Levin. Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Morris Evans, and Ralph Bellamy. In a William Castle production. Rosemary's Baby. No i teraz właśnie, ja zdecydowanie poleciłabym Wam film Rzeź, który jest, no właśnie, myślę, że bliski mojemu sercu i według mnie bardzo ciekawy z tego względu, że nawiązuje do ważnej polskiej tradycji medialnej, jaką jest teatr telewizji. To są takie przedstawienia teatralne, no właśnie, realizowane w studiach telewizyjnych. To jest realizowane przez Polską Telewizję Publiczną od bardzo, bardzo wielu lat. No i najbliżej temu tej rzezi zdecydowanie jest właśnie do takiej formuły teatralnej, ponieważ w filmie tym występuje tylko czterech aktorów i właściwie cała akcja filmu rozgrywa się w jednym pomieszczeniu, w jednym mieszkaniu, w którym te dwie pary małżeńskie, które spotkały się, żeby wyjaśnić problem, jaki zaszedł między ich synami. No i oni właśnie przez kilka godzin znajdują się w jednym mieszkaniu. No i ta taka rozmowa, która miała być właściwie rozmową bardzo krótką i miała być w zasadzie spisaniem oświadczenia, że jeden syn uderzył drugiego syna i wybił mu ząb, przeradza się w taką no, słodko-gorzką komedię, komediodramat. No nie wiem, to już sami będziecie musieli ocenić, czym ten film dla Was jest. Na pewno jest to właśnie film bardzo teatralny, a nie filmowy. Zresztą fascynacje teatralne Polańskiego myślę, że większości ludzi, którzy lubią i oglądają filmy, są znane. Following a verbal dispute, Zachary Cowan, age 11, and armed with a stick. Armed? Michael, what else could we say? Carrying a stick, all right? Carrying, yeah. Carrying a stick. The nurse, right? Nice cover. Very. Yeah, Walter. But he realizes that he disfigured his schoolmate. My son did not disfigure your son. Piece of shit. What does he call her again? Doodle. Yeah, right. Doodle. Doodle. Yeah, I call her Doodle. Sorry. Yeah? Enough, Alan. Enough with the cell phone already. The here and now, goddammit. The victim and the criminal are not the same. I am glad our son kicked the shit out of your son, and I wiped my ass with your human rights. Wow. I believe in the god of carnage. God, whose rule's been unchallenged since time immemorial. I got no patience for this touchy-feely bullshit. I'm a short-tempered son of a bitch! Alan, do something! Alan, do something! Oh, shut your mouth! Give a shit, Nancy, what are you? There. Shit! Oh, my God. Where to go? This is what I think, Michael. I think I'm gonna vomit again. Freaking nightmare. You better watch it. He's got me right on the edge. What the hell are we doing here? I hope you're kidding. No i teraz mówiłam na początku o tym, że no właśnie, Polański nie jest być może tak popularny, jakby nam się za granicą wydawało. No na pewno niekoniecznie aż tak popularne są jego filmy. Z całą pewnością popularniejsze są skandale z jego udziałem. No i musimy tutaj przypomnieć dwie sytuacje. Na pewno tą głośniejszą, bardziej znaną i no bardziej problematyczną, gdybyśmy mieli to w jakiś taki sposób ująć, jest oskarżenie Polańskiego o współżycie z nieletnią, które no właśnie w ostatnim czasie znowu stało się problemem. To było bardzo dawno temu. Ja nie jestem w stanie przekonywać Państwa, czy macie oceniać twórczość danego autora przez pryzmat jego życia. Z całą pewnością jednak no właśnie ten incydent, to wydarzenie, ta sytuacja wpłynęła bardzo poważnie na karierę Polańskiego. Jak wiemy, musiał opuścić z tego powodu Stany Zjednoczone, musiał wrócić do Europy.
no i to jego życie pewnie potoczyłoby się zupełnie inaczej, gdyby nie to. Natomiast, no właśnie, druga ważna sytuacja związana z jego udziałem, to jest, proszę Państwa, myślę, że coś, co te, o czym też Państwo wiedzą, to jest zabójstwo Sharon Tate, która była żoną Romana Polańskiego, które dokonało się w 1969 roku w Los Angeles. Żona Polańskiego wraz z grupą przyjaciół została w domu zamordowana przez grupę Charlesa Mansona. Zresztą po ich śmierci Polański zrealizował jeden ze swoich takich, no właśnie, o dziwo zupełnie mniej znanych filmów, albo przynajmniej dzisiaj mniej popularnych, czyli Macbetha. Choć National Board of Review uznała wtedy ten film za najlepszy film roku, ale on jakoś tak dzisiaj już się o nim nie pamięta. Natomiast cała ta historia została przypomniana bardzo niedawno przez znanego reżysera Quentina Tarantino, który w swoim filmie Pewnego razu w Hollywood przywołał na końcu tę historię. W całym filmie przewija się postać Polańskiego, który jest sąsiadem głównego bohatera. No i zresztą Polańskiego gra polski aktor Rafał Zawierucha, który no właśnie dzięki temu miał okazję zobaczyć, jak wygląda taki amerykański plan filmowy z prawdziwego zdarzenia. No i tam na końcu, dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, nie będę zdradzać, jak ta historia się toczy, tylko powiem, że nie do końca zgodnie z prawdą historyczną. Natomiast tam właśnie ta historia zabójstwa Sharon Tate jest przywołana. Drugim reżyserem, o którym, no właśnie, trzeba by było powiedzieć w kontekście Polaków, którzy pracowali i odnosili sukcesy na arenie międzynarodowej, byłby na pewno Krzysztof Kieślowski. Krzysztof Kieślowski jest taką trochę dziwną postacią, dlatego że 15 lat temu, 12 lat temu, no pewnie jeszcze 10 lat temu, kiedy pytałam na początku zajęć studentów, jakich mogą wymienić znanych Polaków, i jeżeli byli to studenci z Europy, to oni jednym tchem wymieniali trzy osoby: Jan Paweł II, Lech Wałęsa i Krzysztof Kieślowski. W tej chwili, no właściwie, wymienienie nazwiska Kieślowskiego w takim kontekście się nie zdarza. To jest niestety reżyser, który odszedł dość mocno w zapomnienie. Słusznie czy niesłusznie, znowu, nie będę Państwa przekonywać w żadną stronę, dlatego że ja, przyznaję się bez bicia, nie jestem jakąś wielką fanką filmów fabularnych Krzysztofa Kieślowskiego. Ogromnie lubię jego filmy dokumentalne, bo musimy pamiętać, że to właśnie od filmów dokumentalnych Kieślowski zaczynał swoją karierę w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o te filmy, które uznaje się za, no właśnie, ważne w historii kina światowego, bo nie polskiego, ani nawet nie europejskiego, tylko światowego, a mamy wtedy na myśli trylogię Trzy kolory, biały, niebieski, czerwony i film Podwójne życie Weroniki, no to przyznaję, że ja nie jestem jakąś fascynatką tej części twórczości reżysera. Natomiast oczywiście jest wciąż, na szczęście, bardzo wiele osób, które fascynują się Kieślowskim, które kochają jego twórczość, które tę jego twórczość doceniają. Przy czym, tak jak mówię, no zupełnie zmieniło się to na przestrzeni ostatnich lat i on zdecydowanie stał się takim reżyserem bardziej, no, niszowym, zapomnianym, tak chciałabym powiedzieć, wśród takiej, powiedziałabym, szerokiej publiczności, tak? Bo oczywiście nie mniej jest oceniać pozycję Kieślowskiego wśród specjalistów czy wśród fachowców, natomiast jeśli myślę o takiej szerokiej publiczności, no to zdecydowanie tak to jest. Na pewno w naszym zestawieniu, jeśli chodzi o reżyserów, powinien pojawić się, no chcę powiedzieć, najważniejszy i najbardziej znany polski reżyser, czyli Andrzej Wajda. To jest człowiek, który, no właśnie, z jednej strony moglibyśmy śmiało powiedzieć, że nakręcił wszystkie najważniejsze polskie filmy, zaadaptował całą masę najważniejszych polskich
powieści, zrobił wszystkie najważniejsze filmy związane z ważnymi momentami w historii Polski. Z drugiej strony, no właśnie, my myślimy, że w związku z tym jest to człowiek, który jest na świecie ogromnie znany i popularny, no i tutaj niestety trochę mijamy się z prawdą. Oczywiście nie da się zaprzeczyć, że są takie filmy Andrzeja Wajdy, takim filmem jest na przykład Katyń, które pokazywane były w kinach no niemalże na całym świecie, ale jestem skłonna zaryzykować stwierdzenie, że 90% osób, które widziały nawet ten Katyń, już nie mówię takich, które nie widziały, ale takich, które były na tym filmie w kinach w różnych krajach świata, no nie byłaby sobie w stanie przypomnieć, kto ten film nakręcił. Jeśli chodzi o Andrzeja Wajdę, to oczywiście bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali, że jest to laureat Oscara za całokształt twórczości. Przypomnijmy sobie tę ceremonię. To Andrzej Wajda. Ladies and gentlemen, będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. Przyjmuję tą zaszczytną nagrodę jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całego polskiego kina. Tematem wielu naszych filmów były okrucieństwa nazizmu, nieszczęście, jakie niesie komunizm. Dlatego teraz chcę podziękować amerykańskim przyjaciołom Polski i moim rodakom, którym kraj nasz zawdzięcza powrót do rodziny demokratycznych narodów, do zachodniej cywilizacji i instytucji i struktur bezpieczeństwa. Gorąco pragnę, aby jedynym ogniem, którego doświadcza człowiek, był ogień wielkich uczuć, miłości, wdzięczności i solidarności. Ta ceremonia jest o tyle istotna, że podczas niej Andrzej Wajda wypowiedział jedno ze swoich najważniejszych słów, które są najczęściej cytowane właśnie w kontekście jego osoby, czyli te słowa: będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. To jest taka fraza, która weszła zresztą do języka polskiego jako taki cytat do kultury popularnej, więc jeśli Państwo kiedyś to słyszeli albo widzieli, no to już teraz wiecie, skąd się to wzięło. Warto w kontekście tych zagranicznych reżyserów wspomnieć także o Jerzym Skolimowskim, natomiast nie będę chciała opowiadać w tej chwili Państwu o jego filmach, które wyreżyserował. Bardziej interesuje mnie Jerzy Skolimowski i jego kariera aktorska. Ona nie jest, powiedziałabym, zbyt obszerna i spektakularna. Natomiast chciałabym Państwu pokazać, przypomnieć jeden film, w którym zagrał Jerzy Skolimowski, to już w ramach takiej właściwie anegdoty. To jest film Avengers, pierwsza część. Myślę, że 98% osób, które mnie w tej chwili słuchają, widziała ten film. No i jak pamiętacie, na samym początku jest taka scena, kiedy to czarna wdowa jest przywiązana do krzesła i przywiązana do tego krzesła walczy z takim ogromnym rosyjskim generałem. No i tego rosyjskiego generała gra właśnie Jerzy Skolimowski, reżyser bardzo wielu ważnych dla historii kina polskiego filmów, bo tutaj właśnie warto by było choćby wspomnieć tytuł Ręce do góry, ale ważnym tytułem w filmografii tego reżysera jest też na pewno film Essential Killing, film bardzo trudny, bardzo dziwny, bardzo symboliczny, który jednak wygrał nagrodę główną na festiwalu w Cannes, więc o tym też warto byłoby pamiętać. Na pewno trzeba by też wspomnieć o Małgosi Szumowskiej, która
robi ogromną karierę w Europie Zachodniej, filmy są tam bardzo doceniane. Mam tu na myśli szczególnie Niemcy. To jest taka reżyserka, która właściwie co edycję festiwalu filmowego w Berlinie, Berlinale, zgarnia jakąś jedną z główniejszych nagród za swoją twórczość, więc o niej warto by było pamiętać. Być może teraz ta jej kariera jeszcze bardziej się rozwinie, dlatego że jej najnowszy film został nominowany, to znaczy właściwie jeszcze nie został nominowany, został wytypowany jako polski kandydat do Oscara przez polską komisję. Ten film nosi tytuł Śniegu już nigdy nie będzie. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że będzie nominacja za ten film. No i wtedy oczywiście z automatu taki reżyser no, ma jakiś dobry start do no właśnie takiej większej kariery gdzieś tam za oceanem. Zobaczymy, jak to się potoczy w przypadku Małgosi Szumowskiej. Natomiast jeżeli jesteśmy już przy kobietach, no to w kontekście osób, które robią zagraniczną karierę, czy też pracują poza granicami Polski, na pewno ważną postacią jest Agnieszka Holland. Urodzona w 1948 roku, studiowała na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Proszę Państwa, Agnieszka Holland to reżyserka 3 razy nominowana do Oscara, ale też, co ważne, reżyserka niezwykle popularna i reżyserka niezwykle popularnych filmów na terenie Europy, jak to powiedzieć, środkowo, lekko zachodniej, tak bym to ujęła. Mam tu na myśli tereny przede wszystkim takie jak Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, ale też Niemcy. Agnieszka Holland w związku z tym, że przez bardzo wiele lat mieszkała w Czechosłowacji, potem w Czechach, studiowała w Pradze, no pała takim ogromnym sentymentem do historii tamtych terenów i chętnie realizuje filmy związane właśnie z tamtą częścią Europy. No i tutaj na pewno trzeba by wspomnieć o Janosiku prawdziwej historii z 2009 roku, o Gorejącym krzewie z 2013 roku. Gorejący krzew to jest historia, którą na pewno wszyscy Państwo znają. Głównym bohaterem tego, właściwie nie jest to film, nazwalibyśmy to miniserialem, jest praski student Jan Palach, który 16 stycznia 1969 roku po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację dokonał aktu samospalenia i zmarł. Jest to jedna z najbardziej znanych historii w Europie Środkowej. No i teraz najnowszy film Agnieszki Holland, też związany właśnie z terenami Czechosłowacji. To jest kolejny dramat, film zupełnie nowy, bo z roku 2020. To jest film opowiadający historię Jana Mikolaszka, czeskiego zielarza i uzdrowiciela. Nic więcej Państwu o tym filmie nie powiem, bo niestety jeszcze nie miałam okazji go zobaczyć. Natomiast najserdeczniej polecam Państwu Gorejący krzew, bo to jest świetny film. Janosika, przyznaję się, nie lubię, ale jeśli miałabym Państwa zachęcić do obejrzenia jeszcze innych filmów Agnieszki Holland, to na pewno zachęciłabym do obejrzenia filmu Europa, Europa. Kiedyś o tym filmie mówiło się bardzo często, dziś mam wrażenie, że trochę o nim zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy niesłusznie, bo film opowiada zupełnie niewiarygodną historię, a nazywa się Europa, Europa. Dużo mówi się dziś o dyskryminacji, wykluczeniu i nierównościach na różnym tle. Ta niezwykła historia żydowskiego chłopca, którego okoliczności życiowe zmuszają do udawania Niemca, oparta jest na faktach. Bohater, Sali, urodził się w żydowskiej rodzinie w Saksonii. On i jego rodzice, uciekając przed prześladowaniami, wyemigrowali do Polski. Jednak kiedy hitlerowcy zajęli nasz kraj, rodzice wysłali go wraz z bratem dalej na wschód. W Grodnie, w sierocińcu, znalazł się pod wpływem komunistycznej indoktrynacji. Został złapany przez Niemców i uznany przez nich za Aryjczyka czystej krwi. Poddał się niemieckiej indoktrynacji i szybko stał się przykładnym obywatelem. Został bohaterem wojennym i trafił do Hitlerjugend. Nasz bohater po zakończeniu II wojny światowej zmienia ponownie tożsamość i wyjeżdża do Izraela. Dzieło Agnieszki Holland miało być niemieckim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Ale Niemcy, ze względu na kontrowersje związane z fabułą, wycofali się z tej propozycji.
Film Europa, Europa, który został nagrodzony Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego oraz otrzymał nominację do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany, rozpoczął międzynarodową karierę reżyserki, która wielokrotnie później udowadniała swój talent takimi filmami jak Olivier Olivier z 1991 roku, Tajemniczy Ogród z 1993 roku, Całkowite Zaćmienie z 1995 roku, Trzeci Cud z 1999 roku, nominowany do Oscara w Ciemności, czy Obywatel Jones z 2019 roku, opowiadający historię reportera, któremu udało się opisać wielki głód na Ukrainie. Pierwowzorem bohatera filmu Holland był Salomon Perel, który w 1989 roku wydał autobiograficzną książkę wspomnieniową Ich war Hitlerjugend Salomon. W kontekście tej reżyserki trzeba powiedzieć o jeszcze jednej, ostatniej właściwie rzeczy, choć nie wiem, czy ona jest ostatnia i najmniej ważna. Warto pamiętać o tym, proszę Państwa, że Agnieszka Holland była reżyserką kilku odcinków kultowego serialu platformy Netflix, czyli House of Cards. Ja uważam, że wylądowała w ekipie realizatorów tego serialu zupełnie nie przez przypadek, dlatego że Agnieszka Holland wraz ze swoją córką Kasią Adamik były reżyserkami jednego właściwie w historii Polski serialu z gatunku political fiction. To był taki serial, który nosił tytuł Ekipa, być może ktoś z Państwa go widział. Ja ten serial bardzo lubiłam, choć oczywiście wiele osób go krytykuje za taką nierealność i wyidealizowany obraz polityki, natomiast myślę sobie, że być może właśnie praca przy tym serialu spowodowała, że później Agnieszka Holland pojawiła się w ekipie serialu House of Cards. Jest oczywiście jeszcze całe mnóstwo polskich reżyserów, o których powinniśmy dzisiaj powiedzieć. Całe mnóstwo nazwisk powinno się tu jeszcze pojawić. Jest mnóstwo reżyserów związanych z kinem animowanym, którzy w kontekście wielkich światowych sukcesów powinni zostać dzisiaj wspomniani. Jest oczywiście Paweł Pawlikowski, zdobywca Oscara, jedynego w historii Oscara dla polskiego filmu nieanglojęzycznego Ida i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście nasze spotkania nie na tym mają polegać, abym przedyktowała wszystkich znanych i ważnych polskich reżyserów. Raczej chciałabym pokazać Państwu różne smaczki związane z pracą Polaków poza granicami Polski. Mam nadzieję, że dzisiaj w przypadku reżyserów trochę mi się to udało.